Dobra, siema, z tej strony Mr. Myszor, a to jest moja nowa seria Let's Play WoD. Nie będę mówił pierwszego słowa, czyli W, bo nigdy go nie umiałem po prostu przeczytać, nie World, nie wiem, po prostu nigdy nie umiałem przeczytać. Wybaczcie mi, to naprawdę, no, jakoś chyba się bez tego będziemy, nie? No dobra, z tego co widzicie, to jest na razie mój stan garażu. No, na początku oczywiście. Najbardziej myślałem, że zainwestuję w Niemców. No, ale ich traktora bardzo lubiłem, bardzo lubiłem. Postanowiłem pójść w niszczyciele czołgów. No, ale nie za bardzo mi przypasowało, bo myślałem, że to jest jednak nie dla mnie. No i myślałem, może działa samobieżne, będą amerykańskie, podobno są super. No nie, no działa samobieżne, jednak cały czas kampienie w jednym miejscu nie za bardzo mi pasuje. Ale później tam usłyszałem, mój kolega powiedział, że ruskie są najlepsze. Ruskie czołgi są, no, naprawdę bardzo dobre. Dlatego postanowiłem pójść w czołgi ciężkie. No i proszę bardzo, myślę, że pójdę tak, tutaj, KW-1, KW-1S i aż do JS-7. No nie, może później tutaj, podobno 10 klasy średniej, będzie jeszcze lepszy od JS-7. Nie, tak słyszałem, że w patchu 7.5 tak będzie. Nie, zobaczymy. Najpierw dojadę do JS-7. Zobaczymy, jak później to będzie, nie? No bo ja oczywiście tylko to. To ja też odkryłem. Ja kiedyś kupiłem te dwa medium tank. Ale nie spodobał mi się zupełnie, nie? Z Francji to w ogóle nic. No i tak jak ty mówiłem, Panzerjägera kupiłem kiedyś, ale no nie spodobał mi się. Naprawdę zupełnie mi nie przypasował. Na razie sobie te 28 jeżdżę. No nie jestem jakimś, już mówię, jakimś genialnym graczem. No tak przeciętnym, mocno przeciętnym. No na razie nie wiem, czy ulepszać go, czy zbierać na KW-1. Myślę, że kupię tutaj to działko. Chyba już radia nie będę kupował ani wieżyczki. No a później będziemy zbierać na KW-1. I KW-1 to już jednak jest 5. klasa, to myślę, że już będę ulepszał, nie? No dobra. Nie wiem, czy muzyka nie jest za głośna, czekajcie. Zobaczę, może troszkę ją przyciszę, bo w walce to pewnie będzie wyło. Okej, teraz chyba jest lepiej, nie? Okej. No dobra. No to chyba bierzemy bitwę już, nie? Od razu. Od razu też powiem, że złota raczej nie będę na razie kupał, może później, że najwyżej co, garaż powiększyć. Ale tak to fajnie. O kurde. Już gorszych nie mogli dać wrogów, nie? Sam początek i coś mi mówi, że to będzie z mojej strony rozruba. Oczywiście mnie rozwalono, tak, 7 klasy. Po prostu zarąbiście. Mnie w ogóle bardzo interesuje, dlaczego AMX-y 40 są takie silne. Czekajcie, może trochę ściszę, bo ty wyje mi to strasznie. Okej, trochę lepiej. Ale misje 40 są strasznie mocne. Już też ludzie mówili, że na 4 klasy za gruby pancerz je rozwalić. Chce się! Chce się, że świeżnie! Okej, jeszcze raz bardzo głośno trochę. Może teraz trochę za cicho. O, dobra, jest teraz dobrze. No dobra, no to pojedziemy tam. ARL-ka jedzie tam, to ja też jadę. I OTS-ik jedzie. 40 jadą, no to jedziemy tędy. Mam nadzieję, że to będzie udana bitwa. Jeszcze nie wykorzystałem premii, bo dzisiaj nie wygrałem jeszcze żadnej bitwy. Właściwie tylko jedną dzisiaj zagrałem, przegrałem oczywiście. Dobra. Tamtędy czy tamtędy? Dobra, jadę tamtędy. O, kampę, super. Kampić to ja akurat lubię. O, te 50, kurde. Słaba, ale szybko jak cholera. Dobra, sobie popatrzymy może trochę. Ech.
chyba nie zamierza ruszać za bardzo, z tego co widzę. Czekajcie, idź stąd, kocie. Gdzie indziej śpi. Dobra, ha, też. Razem ze śladem tych poszłoby się trochę do przodu ruszyć. Jeśli mnie niewyraźnie słychać czy coś, no to sorry, bo mikrofon. No jeszcze nie kupiłem nowego, ale się właśnie przymierzam. Ale komputer już. Ha, widać, że jest nowy. Nie wiem, czy słychać, bo strasznie głośno pracuje. Czasami zaczyna tak skwierczyć wręcz, piszczeć. Podczas gry, więc... Czekajcie, tej gra to raczej nie przebije, nie? Coś mówi, że zbyt mała ta penetracja, ale hecera to załatwię. O kurde. Ja tu widzę, że całkiem ostro tu jadą. O, KW-11 to może. No coś nie za bardzo, nawet nie gadają, że go trafiliśmy. Cholera. Wynosimy się stąd. Artyleria? Czy ten Tiger? Nie, ten Tiger to ja wątpię coś. Cholera. No jeszcze przegrywamy. Wprost zarąbiście. Czekaj, mam jeszcze jateskę? O, mamy. Tak, z tym Tigerem. A widzisz, ten KW-13 to na nieco hardcora jedzie. Szczerze, Ghostkowi no współczuję. Bo z takimi wrogami to coś nie za bardzo. Czyli z tego co ja widzę, to mam chyba tylko jedną artylerię, to niedobrze. A oni? Z dwie? Nie wiem, chyba wyjdę z tej bitwy, nie? Nie ma co tutaj oczekiwać dłużej. Dużo punktów i tak raczej nie dostanę. A, czołg w bitwie, oczywiście. Ja mam wszystko zbadane? A, typra nic nie mam. Nie chcę mi się jeździć tę 57, chociaż ja muszę przyznać, naprawdę mi się spodobała. Tak... Pierwsze wrażenie, bardzo fajnie pojeździłem, ale już trzecią klasę kupiłem, to już zdecydowanie odechciało mi się artylerii. Ale wiecie, może jednak już w następnej bitwy teraz, nie? Chyba skończymy już to, bo... No, frapsem jak nagrywam, to trochę filmiki dużo zajmują. A internetu też nie mam bardzo szybkiego, może następne odcinki będą szybsze, znaczy, przepraszam, dłuższe. No zobaczymy, no. Dobra, no to żegnajcie. No i pamiętajcie, łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. No, pa!